Siema. Patrz ta, co się stało. Klameczki, kurwa, nie ma, się rozpierdolnęła. Nie, ona już była rozpierdolona, powiem wam. I teraz niektórzy tam hejterki mówią: o, marna podróbka profesora Chrisa. To dzisiaj podrobimy kogo? Pozytywnego mechanika. Czyli, czyżby coś nie tak? A tu jest nowe. I podrabiamy. Pozytywny mechanik. Ze mną rozmawiał przez telefon. Także myślę, że nie będzie tam jakiejś akcji miał. Podróbka, podróbka. No podróbka, słuchajcie, to tych filmów jest, tak jak mówiłem wcześniej, tyle, że kurwa... To nie jest tak, że kurwa, że podróbka, że coś tam, no. Ale to tylko taki 2% kurwa tam tych widzów. Reszta widzów jest zajebista, moich bynajmniej. A ten 2% to ja jak na nich sram. Może brzydko mówię, nie powinien tak mówić, co? Bo znowu YouTube mi nie włączy reklam, kurde. Dobra. No, klameczka tutaj. No. Nie szło tych drzwi w ogóle, powiem wam, otworzyć. Trzeba było otwierać z tamtej strony, od strony pasażera. I dopiero od środka otwierać te drzwi od kierowcy, żeby wsiąść. Także była kombinacja alpejska. No to se pan klient zażyczył nową klameczkę, tak. No i co? Sukces! Kurwa mać, ludzie! Jak u Dudy! Bez montażu, bez niczego się udało! Ale jaja! Kurde, działa! No. Bo tam, kurde, wiecie, to nie jest tak czasami, że się uda od razu wszystko zrobić. Dlatego ja nie chcę nagrywać napraw, bo to... Wiecie, ja nie tnę filmów. Nie wycinam, nie składam. Też nie chcę, żeby te filmy trwały godzinami, ale czasami wychodzą jakieś akcje, że naprawa trwa godzinę, a ja nie mam czasu na cięcie, jakieś tam gięcie tych filmów. Jak chcecie takich filmów profesjonalnych, to do Dudy proszę bardzo iść. O, kurde. Patrzcie, jaka klasa. Wcześniej te drzwi, to kurde, to trzeba było dociskać klamkę, szarpać. Teraz drzwi się powyginały. Ale już potem już w ogóle nie szło otworzyć tych drzwi. Trzeba było od pasażera otwierać. Także jeszcze przyjdzie taka listewka, taka ozdobna. Czy ogólnie to ona... Czekaj, ta. Ona ma taki jakiś dziwny kolor, ale to jest tylko folia zabezpieczająca. Patrz tam, kurwa. Jaki będzie, kurwa, oryginał świecący. Ta teraz powieta, że kurwa łozapa naśladuje. Po prostu gdzieś jak ktoś czeka, ogląda się tych głupot, kurwa, w internecie, to w krew wchodzą takie głupie gadki, nie? I to tak właśnie wygląda. Tutaj też, kurde, jest folijka. A nie mam pazurów, żeby to zdrapać. Zrobię to później, bo za długi film będzie. Żeby to... Bo tu jest też taka, o, folijka i to się zerwie tą folijkę i będzie takie, o, takie chromowane tutaj. O, klameczka działa. 25 zł, a ile szczęścia, no. Patrz ta, ludzie. No. Znaczy 25 zł ja płaciłem, nie? W detalu ona kosztuje 36, no to chyba też żaden ból, nie? Za to, żeby spokojnie podejść i auto otworzyć i macie, kurwa, zestaw kluczyków jeszcze dwóch do tego zamka, no to kurwa, to jest jak za darmo, moim zdaniem. I to jest jeszcze, o... Kurwa, nie wiem, czy ja mogę pokazywać, bo mi YouTube utnie zasięgi. Ale powiem, Febi Bilstein, czyli niby jakaś tam lepsza puła. No ale ogólnie nawet jakby się za 2 miesiące zjebała, to powiem wam, 36 zł to nie pieniądz, tak? Ale patrzcie, jak to mówi profesor Chris, o, też mi mówił. Marna podróbka profesora Chrisa, jakiś napisał do mnie gościu.
Jak kurwa podróbka, to nie ogląda, nie ogląda i kurwa mać. Czyli co? Robimy jak profesor Christ. Podrabiamy go. Test klameczki. Oj, tak. O, dałbym na 10, może 3. Ale słuchajcie, 31 lat samochód. No to chyba wiecie. 31 lat Golfina ma, także no trzeba mu pewne rzeczy wybaczyć. No dobra. Nie przedłużając. Udało się to zrobić jakoś w miarę szybko. Tak. No i to, no i wszystko. Prasa mi nie przyszła, dzisiaj miała przyjść. Się okazało, że nie przyszła. Będzie prawdopodobnie jutro, a jak się znam życie, to będzie jak z tym kurwa piecem, że kurwa 3 tygodnie chyba mi się zdaje. No dobra, no to co? Wszystko na dzisiaj. Siemandero. Cześć.